masz na imię? Jerzyk. A lubisz grać w szachy? No. Podoba ci się tutaj na tym turnieju? No. Liczysz na to, że wygrasz, czy raczej tak, żeby sobie pograć? Tak sobie pograć. Dobrze, a powiedz, jak masz na imię? Paulina. Powiedz, Paulinka, lubisz grę w szachy? Lubię. A nie jest trudna? No trochę jest trudna. Ale już znasz te wszystkie ruchy i tak ogólne zasady? Prawie. A powiedz, kto cię uczy gry w szachy? Ksiądz. Tutaj ksiądz w Gąbinie, tak? Super. A powiedz, jak ty masz na imię? Ola. Ola, lubisz grać w szachy? Tak. A kto cię uczył grać w szachy? Tata i ksiądz. Tata i ksiądz. Tata już ogrywasz, czy jeszcze nie? Czasami ogrywałam, a czasami nie. Super. Powiedz, jak masz na imię? Kuba. Kuba, ty lubisz grać w szachy? Tak. Ale szachy tak najbardziej lubisz, czy jeszcze jakieś inne sporty? Nie, tylko szachy. Czyli skupiasz się na myśleniu przy szachownicy. Super. A powiedz, jak ty masz na imię? Sebastian. A ty, Sebastianie, lubisz grę w szachy? Tak. Czy piłkę nożną też, czy bardziej szachy? Piłkę nożną bardziej. Czyli szachy traktujesz tak dodatkowo? Tak. Super. A powiedz, jak ty masz na imię? Piotrek. Piotrek, lubisz grę w szachy? Tak. Najbardziej ze wszystkich sportów? Też. Zbijaka. Zbijaka, ale szachy już opanowałeś, wszystkie ruchy? Tak. Kto cię uczył? Ksiądz. A powiedz, jak ty masz na imię? Piotrek. Piotrek. Bardzo lubisz grę w szachy? Wiem, że siostra jest z tyłu za tobą i często gracie w domu? Tak. Czyli najbardziej trenujesz i szlifujesz grę w szachy razem z siostrą? A kto jeszcze z tobą gra? Tata. A ty, tatę, już ogrywasz? Jeszcze nie. Ale brakuje troszeczkę, czy już niedługo ograsz? Już niedługo ogram. Jak się wam podoba tutaj w Gąbinie? Bardzo. A chcecie, żeby częściej takie turnieje się odbywały? Tak. Dobrze, dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj jakieś nagrody też zdobędziecie. Nazywam się Bogdan Gąsiorowski, jestem szachistą pierwszej kategorii, jestem instruktorem szachowym, prowadzę zajęcia dla dzieci w szkółce w Gąbinie na parafii u księdza szczecińskiego. Jak często można tutaj w Gąbinie ćwiczyć? To znaczy spotykamy się w poniedziałki i w czwartki, od godziny 16 do 17 jest grupa mniej zaawansowana. Od 17 do 18 jest grupa bardziej zaawansowana. No i skład jest różny, od 5 do 18 lat, także jest i w większości są dzieciaki te 5, 6, 7, 8, 9 lat. Czy zainteresowanie jest większe z każdym tygodniem? Tak, zwiększa się, no po prostu jest to zasługa księdza szczecińskiego, proboszcza, dziekana, który jest również bardzo dobrym szachistą, jest szachistą drugiej kategorii, on też organizował też wcześniej turnieje memoriały arcybiskupa nowowiejskiego w seminarium i na swojej poprzedniej parafii w Cieksynie, no i teraz tutaj też organizuje bardzo dobre turnieje. Czy tutaj nasza młodzież z Gąbina dobrze się zapowiada, jeżeli chodzi o poziom, który będą reprezentować w przyszłości? Tak, dobrze się zapowiada, ale no jest pewne ale, że muszą ćwiczyć, to nie potrwa tam rok, dwa, to musi potrwać kilka lat i oni muszą też, oprócz tych zajęć, które prowadzimy, muszą samodzielnie ćwiczyć, samodzielnie trenować też. A proszę powiedzieć, w jaki sposób przebiega proces szkolenia? Czy to jest też, czy
też są zajęcia teoretyczne, czy tylko same rozgrywki, prawda, na szachownicy? To znaczy, przeważnie są zajęcia teoretyczne, ale są też rozgrywki. Gdzieś tak mniej więcej co miesiąc robimy turniej dla po cztery osoby, takie turnieje po cztery osoby i dzieciaki grają, ci bardziej zaawansowane, bo ci mniej zaawansowane jeszcze za mało znają. No i ale w większości przerabiamy panią Litmanowicz, to była pani mistrzyni Polski, takie trzy książki, podręcznik szachy dla dzieci. I przerabiamy z tego, czasami z innych książek, podstawy gry w szachy, to znaczy początki, początek gry, środek, troszeczkę mniej z końcówek, ale dzieci muszą się uczyć początku. Proszę powiedzieć, czy każdy może zapisać się i czy no, zawodnik musi się charakteryzować pewnymi jakimiś specjalnymi umiejętnościami do gry w szachy? To znaczy każdy może się zarejestrować, ale i w takim turnieju na przykład może grać każdy, ale jeżeli już chce grać w jakimś poważniejszych turniejach i chce być poważniejszym zawodnikiem, to musi mieć i zaświadczenie od lekarza i musi mieć licencję sportową. Tutaj jest niewymagana w tej chwili licencja sportowa, ale w zasadzie każdy może grać. Proszę powiedzieć, co daje gra w szachy? Tak jak inne sporty, prawda, też pomagają poprawić sprawność fizyczną, a co szachy mogą dać młodym osobom? To znaczy powiem tak, że na przykład nasz niezapomniany papież Jan Paweł II mówił do arcybiskupa Dziwisza, że mówi, dobrze, że my tak jakby starzejemy się od nóg, a nie od głowy i po prostu i papież mówi, że ćwiczył głowę i też papież tak jakby, no brak mi zdania, stworzył takie zadanie szachowe też i jest to zadanie szachowe jako Karol Wojtyła, że nie jako papież Jan Paweł II, tylko jako Karol Wojtyła. No i papież na przykład mówi, że to jest doskonała gimnastyka umysłu, że to jest doskonała gimnastyka umysłu, że im człowiek po prostu no, jest aktywniejszy tak jakby, jeżeli gimnastykuje swój umysł. Oczywiście, że ciało też, bo sportowiec, a szczególnie szachista też powinien mieć kondycję fizyczną do takiego długiego turnieju, musi coś tam, jakiś sport uprawiać, też taki wyczynowy już szachista. No i po prostu no, jest to twórczy rozwój myślenia. Czyli po prostu można zachęcić rodziców, żeby na zajęcia szachowe tutaj w Gąbinie, żeby przyprowadzali swoje dzieciaki, tak? Oczywiście, można jak najbardziej. Jeszcze raz możemy przypomnieć, kiedy się odbywają... Zajęcia się odbywają na plebanii. W poniedziałki jest grupa mniej zaawansowana od 16 do no, 40 minut, bo to są dzieci takie, nie wytrzymują dłużej. Czyli od 16 do 16.40, 45. A grupa bardziej zaawansowana, czyli już młodzież, od 17 do 18. Dobrze, czyli zapraszamy wszystkich do Gąbina, do pana trenera. Witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się na memoriale błogosławionego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Proszę powiedzieć, kto zapoczątkował ten turniej i jak często odbywają się tego typu zawody? Ten turniej został zapoczątkowany w 1991 roku, wtedy niższe seminarium duchowne, założone przez księdza arcybiskupa Nowowiejskiego, obchodziło 75-lecie swojego istnienia. W 1916 roku zostało założone gimnazjum imienia świętego Stanisława Gostki w Płocku. I właśnie była ta rocznica, 75. rok istnienia tej szkoły, która tylko przestała istnieć w czasie wojny. Niemcy wtedy zamknęli niższe seminarium, bo po czasach już okupacji, kiedy rozpoczęło swoją działalność w 1945 roku, bez przerwy, w czasach PRL-u
istniało do tego 75-lecia swojego istnienia. I wtedy to był pierwszy rok, to znaczy no początek, może tak powiem, lat, kiedy można było oficjalnie organizować przez Kościół różne turnieje, imprezy dla dzieci i młodzieży. Można było się włączać w normalne życie. I właśnie od tego momentu rozpoczęły się te spotkania. Były one co roku. Także w tej chwili wypada 20 lat od rozegrania pierwszego takiego turnieju. Myślałem, że przyjedzie też zwycięzca pierwszego tego turnieju, syn pana Tomasza z Brzeznego, Aleksander. No ale tak się złożyło, że chyba wczoraj czy przedwczoraj obronił pracę doktorską. Także uczestnicy idą bardzo wysoko. Także zachęcamy, zapraszamy do tych turniejów, do gry w tym. Proszę powiedzieć, jaka jest obsada dzisiejszego turnieju? Ile osób już się zgłosiło i jaki przewiduje ksiądz poziom? Było zgłoszonych dużo więcej. Gdyby dojechali wszyscy, byłoby ponad 80. Ale trochę nam psuje frekwencję, to znaczy, że chodzi o siłę obsady, turniej w okolicach Piły. Jaki poziom tutaj zawodników, prawda, na dzisiejszym turnieju? No jest. Więc trzeba to tak podzielić na dwie grupy, czy może nawet na trzy. Pierwsza to są arcymistrzowie, mistrzowie międzynarodowi czy FIDE, więc bardzo wysokie rankingi. Druga grupa, no to ci średni. No i trzecia, to są najmłodsi, przedszkolacy, uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej. Więc ci, którzy stawiają pierwsze kroki, tam przy stole, w tej chwili nie pamiętam, w którym gra dziewczynka, która ukończyła przedwczoraj 6 lat. Imieniny będzie mieć w niedzielę, urodziny obchodzone, ale bardzo ładnie gra. Mam nadzieję, że też pokażecie później. Proszę zachęcić może młodzież lub osoby, które troszkę interesują się szachami. Proszę kilka słów w kierunku tych osób powiedzieć, żeby zachęcić do uczestnictwa w takim turnieju jak ten. Więc przede wszystkim zachęcam i zapraszam na naukę gry w szachy. Tych wszystkich, którzy, to tutaj apel do rodziców, którzy są dziećmi zdolnymi i można ich przyprowadzić i tutaj na pewno zrobią duże postępy. Są tacy, którzy rozrabiali, jakoś nie mogli się skupić. W tej chwili zachowują się tak elegancko i wiedzą, co robić. Jak grać, nie tylko, ale jak umieć przegrać, bo to też jest ważne, bo wygrywać jest no łatwo. Ładny wyraz twarzy, uśmiech. Gorzej jest wtedy, kiedy się przegrywa, no ale to też trzeba mieć siłę, odwagę, podać rękę, pogratulować przeciwnikowi, który wygrał. A gdzie w Gąbinie mogą się zgłaszać osoby zainteresowane grą w szachy? Zgłaszeń więc w poniedziałki i czwartki o godzinie 16 na plebanii. I tam przyjeżdża pan Gąsiorowski z Płocka, który ma spotkania, ale w tej chwili będziemy musieli jeszcze to podzielić na grupy, ponieważ dość dużo jest chętnych. Gdzieś uczących się w szachy w tej chwili jest ponad 30 dzieci. Czyli można powiedzieć, że powiedzieć te 30 jeszcze razy kilka i spośród tych osób na pewno będą te kategorie drugie i trzecie w przyszłości. Tak, i mam nadzieję, że w przyszłym roku przedszkolacy w tej kategorii do 8 roku życia będą mogli startować to z powodzeniem w mistrzostwach województwa. Dobrze, dziękuję bardzo.